pomysł na mapping powstał chyba w głowie Łukasza. Brakowało nam czegoś, co rozsławiłoby park. Bo to jest przepiękny park. Był przez jakiś czas troszkę zapomniany. A tutaj jakby stwierdziliśmy, że to będzie rewelacyjna taka atrakcja turystyczna. No i tak też się chyba stało. Mapping to jest taki, można powiedzieć, pokaz światło i dźwięk w dużym skrócie. Tutaj mamy trzech aktorów, którzy, że tak powiem, podkładają głosy. Jest narrator, jest Blanka i jest Guido. Fasada pałacu Kawalera służy jako taki wielki ekran. No i na tym jest wyświetlany obraz, no i z głośników słychać dźwięk. To jest historia miłości Guido von Donnersmarcka i Blanki de Paiva. To była córka, nazwijmy to, biednego krawca. Oni pochodzili z Polski, potem mieszkali w Moskwie. Później wyszła za mąż za, nazwijmy to, jakiegoś furiata. Urodziła mu dziecko. Z racji tego, że on nie był dla niej dobrym mężem, to go opuściła. Później, jak przyjechała do Paryża, bo to jej się zawsze marzyło, znała też kilka języków. Znakomity kompozytor, Herz mu było. Mówi się, że ją przysposobił, czy przyjął ją do siebie. To się wiązało z tym, że ona mu się musiała odwdzięczyć. Ona prowadziła znamienity salon. Tam bywali kompozytorzy, malarze, politycy. Tam też poznała pana w cylindrze, czyli Donnersmarcka. I wtedy chyba jeszcze nie było między nimi jakiegoś takiego wielkiego uczucia, ale to się już zaczynało. Wiadomo, że była od niego o 11 lat starsza. Już po jej śmierci on powiedział, że jest bardzo dumny z tego, że przez 30 lat potrafił przy sobie utrzymać najbardziej znamienitą kobietę Europy. Na mopingu to jest pokrótce powiedziane, jak się poznali, jak ta ich miłość tutaj wyglądała. On dla niej wybudował mały Wersal, którego już niestety nie ma. Mapping jest każdego wieczora, średnio to jest 20 minut po zachodzie słońca. Codziennie. Do końca lata.